Zupełnie nie rozumiem najnowszej polityki Facebooka. Facebook, generalnie chyba jego idea jest taka, żeby dzielić się wszystkim, co się robi z innymi ludźmi. I żeby inni ludzie mogli to wszystko zobaczyć, odczytać i tak dalej. Facebook dodał po prawej taką ramkę, gdzie wyświetlają się wszystkie aktywności, więcej niż było ich kiedyś. Czyli wyświetla się również to, że skomentowałeś to, skomentowałeś tamto, ktoś skomentował coś tam w ogóle, co się wcześniej nie pojawiało na stronie głównej. To ma sens. Tylko sens zupełnie znika, gdy zauważymy, że na tej stronie głównej, czyli na tej środkowej kolumnie, nie wyświetla się prawie żadna aktywność. Jak wiadomo, w tej ramce po prawej wyświetlają się tylko te ostatnie. Czyli jeżeli ktoś sobie wejdzie za 2 godziny, to już ich nie zobaczy. A w środku wyświetlają się jedynie statusy, i to nawet nie wszystkich osób, bo tylko wybranych. Nawet nie wiem, jak to działa i jak to w ogóle zmienić. W każdym razie, jakie strony ktoś lajkuje, też się nie pokazuje. Nie pokazuje się po prostu prawie nic. Jeszcze zdjęcia dodane się pokazują, skomentowane zdjęcia się pokazują, ale te z dodanymi zdjęciami to też nie do końca. No i teraz co? Nie wiadomo, co z tym zrobić. Ja chciałbym, żeby wszyscy widzieli, co ja robię, i żebym ja widział, co robią wszyscy. Po to jest ten Facebook. Nawet jeżeli będę mógł sobie ustawić, że chcę widzieć wszystkich, chociaż nie wiem jak, ale załóżmy, że jest taka możliwość, bo myślę, że jest, że będę widział wszystko, co robią wszyscy, i będzie to wyświetlane na mojej głównej, na tej środkowej kolumnie, to i tak inni ludzie nie będą wiedzieli, co ja robię i o co chodzi. Myślałem, że rozwijanie Facebooka polega na tym, żeby właśnie ludzie widzieli coraz więcej i byli coraz bardziej zainteresowani. Ja cię zobaczę wszystko, więc ojej. Ja cię zobaczę wszystko, więc chcę coraz bardziej na tym Facebooku siedzieć. A tutaj coraz mniejsze możliwości daje się ludziom. To samo z YouTube'em. Pokazuje się, że jakiś tam gościu, którego subskrybuję, skomentował to, polubił to, tamto, ale nie widzę, jaki film dodał, bo te wszystkie dodane filmy się zniżają na maksa i potem nie da rady ich znaleźć. No bo są zalewane przez te lajkowanie, przez komentowanie jakichś filmów obcych, które w ogóle mnie nie interesują i myślę, że nikogo nie interesują, albo prawie nikogo. Interesują może ludzi, którzy są jakimiś stalkerami zagorzałymi. No, wiecie, o co chodzi. Bez sensu, prawda? Hej.